Piotr Wróblewski tuż po wygranym pojedynku otwierającym X-Cage 7. Gratuluję wygranej i co, wydaje mi się, że wyjaśniłeś sytuację z poprzedniej walki z areny. Dziękuję bardzo za gratulacje. Wyjaśniłem. No na tym plan polegał, żeby obalić, skoczyć w parterze, w stójce miał się jabić. Marcin miał dłuższy zasięg rąk, miałem wchodzić pod te ciosy i się udało. Raz tam jeden rzut przez biodro weszedł, bardzo udany myślę i chyba to tyle by było. Jakieś różnice w stosunku do poprzedniego pojedynku, poza tym, że skończyłeś go przed czasem? No różnice były takie, że lżejszą rozgrzewkę zrobiłem, nie zajechałem się jak wtedy. No i tyle, trenowałem z najlepszymi, z Sepkiem Romanowskim, z Tomaszem Stasiakiem, jeździłem co czwartek do Stargardu. U mnie w klubie w Barlingu się przygotowywałem. No i to chyba wszystko by było. Nikodem, który bardzo żywiołowo w narożniku tobie kibicował, albo inaczej, zauważyłem bardzo, bardzo dobry trik właśnie w stosunku do rywala, kiedy byłeś przyciśnięty do klatki i odepchnąłeś się nogą. To są takie rzeczy, które sam wymyślasz, ktoś ci je pokazuje? Nie, no oglądałem się UFC, Pettisa, Aldo i próbuję tych nowych rzeczy, nie mam nic do stracenia, a warto spróbować zawsze. No tak, Pettis niedługo walczy, to jak obstawiasz tę walkę? No, ja za Pettisem jestem. Super, i następny krok dla ciebie? No, chciałbym wygrywać dalej, może za rok na zawodowstwo, za dwa, zobaczymy co tam będzie. No właśnie, to tego ci życzę właśnie, przejście na zawodowstwo i sukcesywne przejście na zawodowstwo. Powodzenia. Dziękuję bardzo. Dziękuję.